did not foresee this thing happening to you. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w bonusowym odcinku Zmierzchu Bogów. Przygotowałem sobie taką listę rzeczy do zrobienia, które nam tutaj jeszcze pozostały. Zanim jednak zaczniemy wykonywać jej poszczególne podpunkty, no to jako, że jestem tym youtuberem, to wypadałoby mi was zaprosić na niedawno utworzony fanpage na Facebooku. Swoją drogą, czy da się utworzyć fanpage gdzie indziej? Czy są fanpage na przykład na naszej klasie? No nieważne, w każdym razie linki są oczywiście w opisie, wystarczy rozwinąć opis i wszystko tam będzie podane, także zapraszam. No a teraz bierzmy się po prostu do roboty, porozmawiamy z Hubertusem. Tutaj są jakieś durne pytania, ale można stąd wynieść jakieś zadanie. Byłeś, więc ja to w miarę będę starał się szybko czytać i ewentualnie przewijać. Czy Gota jest bezpieczna? No to są jakieś pytania, które... Co sądzisz o Gornie? Dobry człowiek. Nie są ważne. Gdzie chcielibyście się teraz udać? Może to? Się teraz udać? Muszę tu zostać i prowadzić interesy. No jest jakieś ale, okej. Ale... Co to za interesy? Nie twoja sprawa. A teraz moja urocza żona chciałaby się udać na małe zakupy. Zabierz ją do Faring i dokładnie o to chodzi. Po mieście. Pilnuj, żeby moja małżonka nie spoufaliła się za bardzo z mieszkańcami Faring. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Przyprowadź ją tutaj z powrotem, kiedy skończy robić zakupy. Dobrze. Ruszam zatem. Okej, spoko. Czyli to jest właśnie to zadanie, które chcę wykonać. I niestety tą jedną podróż, przynajmniej w jedną stronę, będziemy musieli... To nie jest jakoś bardzo daleko. Będziemy musieli odbyć tutaj na odcinku. Przy okazji będę starał się trochę rozmawiać o... Pani? Zabierz mnie teraz do Faring. Nie traćmy czasu. Dobrze, ja... Szybko, ale już. Dobrze. Okej, dobra. Widać ostra babka tutaj, chociaż nie wygląda na asasynkę, mogłaby być jakoś tak inaczej przebrana, no ale cóż. No chciałbym po prostu zająć się tym podsumowaniem tego całego Zmierzchu Bogów, tego całego pseudo dodatku, bo właściwie przez co rozumiemy dodatek, kurczę, ciężko dokładnie to powiedzieć. Szczególnie, że to jest gra, która nie potrzebuje podstawowej wersji Gothica 3, to nie jest taki sam dodatek jak powiedzmy Noc Kruka do Gothica 2, tylko troszeczkę coś innego, jest to kontynuacja i właściwie ciężko powiedzieć dokładnie, jak to nazwać po polsku, żeby to miało sens. Dobra, najpierw muszę znaleźć wyjście. Chyba tu będzie dobrze. Może być tą bramą prawdopodobnie. Tak, tutaj innej drogi nie ma, także jest ok. No ale nieważne, już nie będziemy się jakby zastanawiać nad tym. Halo. Może już, po prostu zmierz bogów. No. Chcę zrobić podsumowanie, chciałem jakieś plusy znaleźć, to się będziesz bugować. Dobra, udało się, idziemy dalej. Więc cóż, tutaj potworów prawdopodobnie nie ma, nie wiem, może się jakieś gobliny czy coś... W ogóle absurd teraz totalny, bo to zadanie powinniśmy zrobić wcześniej prawdopodobnie, a nie zostaliśmy właśnie królem, nie? Zarąbiście. I król odprowadza jakąś wieśniaczkę, która jeszcze się do niego wyraża, powinna zostać ścięta od razu. Mamy odprowadzić gdzieś tam do Faring na zakupy, jeszcze ją pilnować, to zlecam jakiś asasyn, który tak naprawdę zawsze, zazwyczaj oni wierzą w Beliara czy coś, ale no teraz to właściwie... Tych bogów za bardzo tutaj nie ma. Ktoś tam poddał właśnie taką wątpliwość, czemu oko Inosa działa i w ogóle co ono tam robi, skoro wszyscy tam bogowie zostali... Jakby te wszystkie artefakty, to wszystko, nie, było tam pousuwane. Swoją drogą jeszcze taka ciekawostka, że artefakty Adanosa znajdowały się w Zmierzchu Bogów, ale na szczęście nie wiem, czy edycja rozszerzona, czy content mod to pousuwał, bo to już by był totalny absurd, szczególnie, że kontynuujemy ścieżkę tą, która jakby tutaj kanonicznie, która... Zaraz... Cięcie. Tak więc kontynuujemy tutaj tak jakby drogę Adanosa, w której spalaliśmy te artefakty w Wielkim Piecu, właściwie drogę Xardasa, to bardziej by się tak chyba lepiej nazywało, no ale nieważne. Także, no dobra, to już mniejsza o to jakby, ten błąd został poprawiony powiedzmy, czy w patchach, czy w czymś, jest ok. Co na początku? Na początku wita nas filmik, kurczę, początkowy oczywiście, czyli intro, które jest... Jest jakie jest, to znaczy wiadomo, to jest tylko intro i tam już widać, że jakieś wątki polityczne zaczynają się tutaj robić. To mi się nigdy nie podobało, już nawet w Gothicu 3 tak naprawdę, to, że orkowie to jest jakaś jakby frakcja, a nie po prostu stworzenia Beliara, tylko oni rzeczywiście gdzieś tam w górach wysokich, zimnych mają prawdopodobnie swoje rodziny, a tutaj po prostu przyszli zasiedlać. No to jest takie już za bardzo upolitycznione, no w Gothicu 1 i 2 było to zrobione lepiej, po prostu stworzenia Beliara i tak dalej. Nawet w Gothicu
3 The Beginning, czyli w początku, który przechodziliśmy też na YouTubie, zachęcam do oglądania. Wow, ale przycięło. Było coś takiego, że ten cały Dusaro miał runę, która chyba tworzy orków, coś takiego tam było zawarte, więc ma to fajny sens rzeczywiście, nie? Znaczy, okej, no runa tworząca orków, trochę dziwne, no ale ci orkowie w każdym razie wychodzi na to, że byli jakimiś tam stworzeniami bardziej takimi demonicznymi niż po prostu... Zaraz, mogę tu jeszcze jakieś kupców chyba wydać nawet, chociaż nie, bo Hubertusa pewnie wydam, to na razie jeszcze nie. No więc tak to wygląda, nie? Że to mi się troszeczkę... Wątki polityczne mi się nigdy nie podobają w grach, szczególnie takich grach fantasy, gdzie właściwie są potwory, demony i tak dalej, a tutaj jeszcze jakaś wojna polityczna, nie? To trochę głupio. No tutaj ta Mertana została podzielona na frakcje i tak dalej. No w miarę można powiedzieć, że dałoby się i tak zrobić jakąś taką fabułę trzymającą się kupy. Jednakże no tutaj było strasznie dużo takich jakichś niedociągnięć, takich nieścisłości z poprzednimi częściami. To wszystko było robione, widać, że no ten koleś, któremu kazali po prostu przestudiować całego Gothica od jedynki aż po grób, no to po prostu... Zaraz, gdzie my tu mamy dojść w zasadzie? Gdzieś do knajpy na przykład? No to gość się starał, ale musiał to na szybko zrobić i po prostu no wrzucił na przykład oko i nosa, nie? A... No bo pamiętam, że było w dwójce i fajnie by było wspomnienia ze starych czasów przywrócić. Zaraz, jesteśmy w Faring, co tam? No to chyba muszę iść do góry. To jest Faring? No przecież to jest Faring. Mieliśmy iść do Faring. Czyli powinno być git. Może ja zobaczę lepiej w dzienniku zadań. Może do Faring na zakupy. Tak po prostu, tak? Skalif na przykład. Zaczekaj, nie. No to jesteśmy w Faring, ale być może... Trzeba z nią dojść wyżej. Tak czy siak chcę tam iść, bo kolejnym podpunktem będzie to zadanie z tymi trzema magami, czyli w zasadzie muszę porozmawiać jeszcze jednym. Z jednym dam mi tą kolejną, trzecią część klucza i będzie git. No ale co do dalszego podsumowania. No mechaniki są wiadomo. W zasadzie z Gothica trójki, ta walka, to wszystko. Więc da się to lubić. Ja się do tego zdążyłem przyzwyczaić przez całą serię z Gothica 3, więc tutaj nie było to takie złe. Dodali uniki, które czasem robią się bez sensu w losowych momentach. Na szczęście jesteśmy wtedy całkowicie nieśmiertelni, więc możemy to też wykorzystywać na swój sposób dość dobrze. Więc nie jest to... O, jest ten mag wody. O, dobra. Okej, okay, i teraz co? Teraz sobie tu poczekaj. Gdzieś sobie tutaj będziesz stała. Ja porozmawiam. Czekałem na ciebie. Klucz już masz, ale czasu nie. Pośpiesz się więc i rób to, co pisane jest wybrańcowi. Postaram się. Twoje starania muszą przeciwstawić się temu, co zostało wypisane krwią na plecach pradawnych obserwatorów wybrańca. Wypełnianie tego, co zapisano, jest próbą uleczenia ich nieskończonych ran. Dobrze. Ruszam zatem. Okej. No i tak w zasadzie nie powiedział nam, gdzie to miejsce jest, ale... Pani. Tak, wiem, jesteśmy w Faring. Chcę kupić alkohol. Zabierz mnie do jakiegoś dobrego kupca, najlepszego. Dobrze. No to idziemy na dół. Spoko. Tak mi się wydaje, że to będzie dobre. Tu jeszcze dalej mam to pani, ale... Nieważne. Dobra, no to brzmi teraz dziwnie, nie? Ale to załóżmy, że robimy to zadanie zanim zostaliśmy królem, więc... Okej. Okay. Bo teraz to rzeczywiście wygląda troszkę komicznie, no ale dobra. No więc cóż, tak jak mówię, te mechaniki tutaj w miarę zostały zachowane, w miarę to wszystko jest tak jak w Gothicu 3, czyli da się to powiedzmy lubić i jest okej. No ale po prostu rzeczy, które leżą tutaj, to jest fabuła zadania i w zasadzie to by było chyba na tyle. To mogłaby być dobra gra, no ale niestety też, że była robiona na szybko, bardziej chyba na kasę, bo mieli jeszcze prawa do marki, więc no cóż... Ale nie bawiłem się przy tym najgorzej, muszę przyznać. Nie było tak źle. Jeżeli tak jakby... No, można sobie powalczyć, można było pobiegać, porozmawiać. No, jak to w grach. Ja tak szczerze mówiąc, to ja nie jestem tak bardzo, bardzo wymagający co do gier. Jesteśmy chyba tu, ale nie wiem, może muszę pogadać z tobą. Handluj, co ty tu masz jeszcze? Wuda. Nie, no to tutaj nic nie wskuram za bardzo, ale... Pani? Dziękuję. Okay. Idźmy dalej. Gdzie dobrze. Teraz? No gdzie? Opuszcza grupę, a teraz... Dość tych pogaduszek. Pragnę nabyć nordmarską zbroję. Zabierz mnie do najlepszego płatnerza w mieście. Co jest? Interesuje mnie tylko mistrz. Co to za tekst? Znaczy wiadomo, ale dobra, płatnerza w mieście. No to tutaj obok jest ten koleś, co sprzedaje jakieś zbroje. To być może o to chodzi. Kurde, no takie też
Ciekawe, powiedzmy, zadanie, nie? Zaczekaj. Chociaż to jest bardziej handlarz bronią, to okej. Okay. To tutaj się raczej nie będę mógł nic powiedzieć. To u góry będzie chyba ten kowal czy coś. No, takie latanie w jedną i w drugą stronę, no ale trudno. Że tak, jesteśmy Faring, mogliśmy powiedzieć dopiero u góry, zamiast tutaj i właśnie iść do karczmarza, potem dopiero do góry i to by miało większy sens. Widzicie, nawet takie zadanie może być tak częściowo spieprzone. Ono ma jakiś tam potencjał, powiedzmy, łażenia z jakąś tam babką czy z gościem, nawet jakby to było, oprowadzanie go po mieście. Jest tu jakieś takie po prostu zadanie poboczne, które da się zrobić, no i na przykład na jakąś reputację, czy za trochę kasy, no wiadomo, poboczne bierzemy albo nie. No ale jednak mogło już być zrobione trochę lepiej, no i tak. Może to jest takie czepianie się, ale jednak jest jak jest. Dobra, tutaj jest chyba jakieś kolo. Kowal, może to o ciebie chodzić. Kowal nigdy nie ma chwili spokoju. Kurde, no to nie, tu cię mam zaprowadzić. Zaraz ją zabiję i tyle będzie. Nie bardzo wiem, gdzie mam z nią porozmawiać. Tu może, w sumie tu chyba. Candle. Tu nie ma żadnych zbroi, ale nie ma też mieczy. Więc może chodzi o to miejsce. Beliar chyba mnie sprawdza. Tu? Właśnie, Beliar chyba mnie sprawdza. Szczerze powiedziawszy, to jest dobry tekst na ten moment. Tu dalej. Dobra, nie będę tu wchodził, przecież byłem już tam przedem przez okno. Kazus. Dobra, jeszcze możemy wejść wyżej po prostu. Może tutaj coś się będzie dało zrobić. Nie wiem, czy to był jakiś kowal, cokolwiek. Rickard był. Może ty jesteś dobry. Może po prostu jest to w dzienniku zadań. Muszę poszukać zbroi dla żony Hubertusa. Najlepszego płatnerza w mieście. Interesuje mnie tylko mistrz. No to nie wiem, tutaj chyba nie, ale... Nie mam takich tekstów w ogóle. Zaraz ją zabiję, mówię. Zostawię ją, bo to nie ma co chyba się tutaj męczyć. A, tu jest jakiś wojownik. Tutaj, no tutaj na przykład nikogo nie ma, nie? Chociaż jest to jakaś lada i tak dalej. Kurde, nie wiem, jakoś mi wyszło z głowy, gdzie może być jakiś koleś, który konkretnie tutaj sprzedaje zbroję. No tutaj też jest jakieś takie kowadło, ale tu akurat nikogo nie ma. Nie wiem, czy muszę wchodzić do tych budynków na przykład, żeby to wszystko tutaj zadziałało. Jest jakiś wojownik. Kto sprzedaje zbroję? To jest w ogóle takie... Nie zapamiętałbym tego nawet, jakbym grał wcześniej, czy coś. Chcę być wytrzymały na mróz. Nauczysz mnie walki? Nie chcę. 13 punktów nauki. No można się coś tam uczyć, ale w sumie po co? Dobra, to ja ją zabijam. Niech tak będzie, po prostu tak chcę, żeby to się potoczyło. Chodź, idziemy do wieży tutaj na sekundkę. W ogóle zapiszę grę. Nie zapisywałem już chwilę. Więc chodź sobie tutaj, na wieżę. Tu, w to miejsce. Halo? Chodź. No, tędy. Czekaj, trzeba cię tu wyprowadzić. No chodź. Dobra, no. Dobra. I teraz tu. A dobra, siedźcie tam. Nic tu nie ma. Bierę to wszystko. Oj, zmieniło mi się na ten miecz. Chciałem mieć ten Gniewinosa cały czas, bo... Jest taki królewski. Aha, nie mogę cię zabić, bo... Jasne. Jakby to... Teraz też nie mogę. Łuku nie mam oczywiście, bo mi przygrzmocił i koniec. Dobra, będzie za mną łazić teraz, ja cię nie chcę już. Do widzenia. Dobra, mamy ten klucz od maga, także... No, także fajnie. Podobno skrzynia jest gdzieś tutaj pod Faring, w którejś z tych jaskiń pewnie, czy coś takiego. Chociaż nie wiem, czy tam nie był jakiś kufer asasyna, ale do tego chyba też mamy klucz jakiś. Też mi ktoś mówił, żebym sobie tą skrzynię tam gdzieś pootwierał. Kurde, no tutaj jest tak czy siak, tu jest ten koleś. Tam u góry przecież nie, bo to by było głupie. Co ty masz tu narysowane na tym? To jest jakiś zwykły sklep, zwykły handlarz, to nie jest gość ze zbrojami. Wiadomo, to jest z Mierzy Bogów, więc mogłoby to być tu. To było otwierane. Tutaj jest na przykład skrzynia Garika, to nie, ale Garik to ten, dobra, to ten koleś, a tutaj jakby pójść, o, pojawił się zębacz, dobra, na dwa strzały powinien, na trzy, dobra, i to jest skrzynia asasyna, no i nie mam,
Tego klucza. To co to jest za klucz? Bo ja to zadanie mi zniknęło, nie? Z całego tego ekwipunku. Znaczy, Boże, fragment klucza. Do skrzyni Rolana. Do skrzyni Rolana. Roland to był ten mak chyba, czy coś. Ale tu nie ma, no jest tu jakaś skrzynia, ale to nie ta. Skrzynia Rolana. Miało to być koło Faring. I teraz właśnie znowu myślałem, że to chodzi o tę jaskinię. I no cóż. Troszeczkę się to chyba jednak poprzedłuża i nie zrobimy wszystkich rzeczy. Ale pamiętam jeszcze, że się schodziło gdzieś jakoś. Może niekoniecznie tędy, ale ogólnie tutaj. Może jakoś tam tędy się schodziło. I tutaj są jakieś rzeczy. Może to chodzi o to miejsce na przykład. Proszę przestać przycinać. Tutaj jest jakiś nosorożec. Co tak posprawdzać dokładnie, czy tutaj nie leży jakaś skrzynia na dole. Tu nic nie widzę. No, tu nie byliśmy na przykład nigdy. Też tak się zastanawiałem. Boże. Czarne topielce. O, wytrzymałe. No, bierzesz, tracę kondycję, w ogóle mi się nawet nie rusza, ani mnie nie trafiali. Straciłem kondycji w ciul. Dlatego mówię, te miecze dwuręczne są beznadziejne i nie ma co w ogóle się nimi tutaj zawracać sobie głowy. Patrzcie, co się dzieje z... Jezu, co wy robicie? Co się dzieje jednoręczne? Po prostu sobie ciacham i wszystkich zabijam i tyle. Nie ma gadania z tym królem wszystkiego, królem świata. I silny. Siup. Koniec. Z topielców tam nic nie wypada. No, były jakieś czarne topielce, nie? Także może czegoś pilnowały. Cmentarza. I to wszystko. Nie widzę tutaj skrzyni, chociaż tak dziwnie się odbija mi tutaj od monitora światło i mogę przeoczyć. Kurde, no gdzie jest ta skrzynia? Dobra, w takim razie skrzynię znajdziemy sobie w następnym odcinku bonusowym, bo będzie przynajmniej jeszcze jeden. Kurde, co do tego podsumowania, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć. No, czy mi się podobało? Nie, ale mogłem grać. Nie wiem, jakoś tak muszę to chyba skomentować. Bo ostatecznie mówię, nie grało mi się źle, może to było przyzwyczajenie już do Gothica 3. I po prostu... Ktoś tu się bije. Oj, no nosorożec mnie bije też. Ten jeden z topielców tam poszedł, czy coś takiego? Umknął mi jakoś, czy coś? Tutaj nie widzę żadnej skrzyni. O, ten jest zielony. I tu jest jeszcze taki mostek. To miejsce ogólnie kojarzę bardzo dobrze z tych trailerów Gothica 3. Tu się biło z pełzaczem. O, dobra, jak już z tą żoną nie chodzę, to Hubertusa mogę wydać. O. W Węgardzie nawet... przybywa obecnie kupiec o imieniu Hubertus. Doskonale. Czekaliśmy na jakieś wieści o nim. To skrajnie zdeprawowany człowiek. Ach, wojowniku, mam nadzieję, że masz się dobrze. Tak, trzymaj. Dobra. O, mogę handlować teraz z tobą. Okej. Okay. Maksymalna wytrzymałość plus 5. Właśnie, wyjątkowy czarny robar. To jest to, co daje tą wytrzymałość. Okej. Okay. I tyle. Dobra, dołóż złoto. Możemy sobie to wziąć w sumie i nawet zaraz, tylko troszkę dalej, żeby mnie tutaj nie zaczął atakować. Wyjątkowy czarny robar. To będzie gdzie? To będzie pewnie tu. Czy nie? Jest tutaj rzeczywiście. No i można sobie tej wytrzymałości dość sporo za darmo narąbać, czyli dobre zadanie. Wydać wszystkich kupców jest spoko. Dobra, w takim razie, skoro nie musimy odprowadzać tej żony, nie wiem, gdzie jest na razie skrzynia. To jeszcze jest oczywiście czasu troszkę. Znaczy, to jest odcinek bonusowy, więc właściwie taki dość luźny. To się chce przeteleportować do Trellis. I troszeczkę tutaj ominęliśmy rzeczywiście rzeczy. Trellis tylko po to, żeby mieć bliżej. Chciałem odwiedzić Nemorę, zobaczyć, co tam słychać, bo jeszcze nie, to jest jedyne miejsce w zasadzie, w którym chyba nie byliśmy. Znaczy, na pewno nie byliśmy, ale to jest chyba jedyne miejsce, w którym nie byliśmy. Żona Hubertusa czeka. Okej, czyli jak się przeteleportujemy, to ona sobie gdzieś tam niby zostaje. No spoko. Nie pobłogosławione. Aha, bo to było błogosławione już. Spoko, to nie mogę. No bo tak, tu wszędzie byliśmy w tych miastach. W Okarze nawet przez chwilę. Jedynie ta Nemora została. Tutaj wszędzie byłem. Ardea, tak. Także jedyne miejsce tak naprawdę, gdzie nie byliśmy, to... No to ta Nemora. Zobaczymy, że coś tutaj się pozmieniało, żebym dobrze tym razem wyszedł, tylko to jakoś dziwnie, chyba tędy lepiej wyjść. Bo tutaj nigdy wcześniej nie było żadnych płotów wiosek. W sumie, ile minęło? Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, ile minęło od czasu Gothica 3 do Zmierzchu Bogów? 2 lata, tak? Chyba 2 lata w sumie.
Bo to było chyba podane gdzieś, tak mi się teraz skojarzyło, że chyba 2 lata. No to w 2 lata rzeczywiście można pobudować jakieś drewniane płoty i takie różne rzeczy. Więc spoko, nie jest to najgorzej tutaj zrobione. Tutaj, o Jezu, ścierwojad. Zacinanie mnie tak denerwuje, mówię wam, ja mam chorobę 60 klatek, które no tutaj są, tutaj mi się gra komfortowo, nie wiem, na nagraniu mniej więcej też to jest okej. Ale po prostu, no bij, Jezus. Nie bił. Kurde, kliknąłem poza ten i teraz mam widok, jakieś pierdoły tu mi wyskakują. Stop. O, dobra, teraz git. Dobra, dziś musimy do góry wyjść, bo to było jakoś tak... Tu się gdzieś wchodziło, są gobliny. Pamiętam dokładnie. Gdzieś tutaj, okej. No i zgubiłem wątek, no przez głupie jakieś kliknięcie. Nieważne, już trudno. Po prostu idziemy odwiedzić Nemorę i tyle. To się wchodziło do góry, tutaj były bestie z Myrtany chyba, te takie dinozaury, to było fajne. Fajna sprawa, bo to takie rzadkie stwory, coś jak, znaczy, może, nie wiem, bestia z Nordmaru też była, bo też kojarzę z jakichś filmików, ale chyba nie było. Moment. Nie, gdzie? Stop. Jak tu się? Coś mi tu nie pasuje. Wyżej? Nie. Coś mi tu kompletnie nie pasuje. Niby Nemora. Zaraz, to jest chyba gdzieś tam dalej, ale co to jest za jaskinia w takim razie? Co tutaj się dzieje? Zapiszmy grę. Czy ktoś tu mieszka? Ja tej jaskini nawet nie kojarzę z Gothica 3. Mieszkają pluzacze, no to spoko, możemy sobie powalczyć. Dobra, troszeczkę różnych kombinacji prawych, lewych przycisków. Tu super unik, który... No właśnie, ten unik na przykład teraz nie zadziała, no bo... Niestety, ale... ale w jaskiniach to jakoś nie chce działać. W jaskiniach się odsuwamy, nie odsuwamy się, tylko surfujemy w miejscu. No, już proszę cię. Jezu, i znajdzie tę klatkę, a ja nie mogę go trafić ani jeden raz. No Jezus Maria. No, powinien mu uciąć to wszystko. Dobra. Leczymy się. Coś tu leży. Zardzewiałem jest dwuręczny, czyli po gówno tu w ogóle iść. Ani skrzyni, ani nic. Tylko trup, przy którym no, leży ten... A, jeszcze amulet jakiś. Dobra, no to może amulet... Może po amulet było warto, o ile... Skapnę się, co to za amulet. Może być to możliwe, że był ten. Amulet pancerza, bo nie kojarzę, żebym to miał, a daje rzeczywiście dość dużo pancerza. Na przykład ze zbroją paladyna. Mamy 175 teraz. No to nawet ładnie. Dobra, możemy sobie pochodzić z zbroi paladyna. I na przykład w koronie. Jest ta korona... Ona jest troszkę za wysoko. Dziwnie to wygląda. Powinna bardziej nachodzić tak na głowę, a nie tylko tak leżeć na niej, nie? Nigdy nie chodziłem w koronie, ale wydaje mi się, że to tak powinno działać. Dobra, gdzie ta Nemora pierniczona, no? Tam się gdzieś szło do góry, to już były te bestie z Myrtany. Właśnie o nie mi chodziło, że fajnie, że tak jak czarny troll na przykład w dwójce, że to było takie rzadkie jakieś zwierzę, które... Które gdzieś tutaj występuje. Nie wiem, to powinno być normalne wejście gdzieś zaraz. Okej, może i tu. Dobra, to tutaj. Okej, teraz działa. Nie, bo to już tu niby Nemora i wszystko, a to wejście jest dopiero tu. Są orkowie. Wow, orkowie w Nemorze, fajnie. Tutaj były jakieś skrzynie, różne pierdoły. O Jezu, wy się ze mną bijecie. Niby czemu? Czemu mnie nie lubicie? Ork bandyta, dobra, to są bandyci, rozumiem. Ej, no to szczerze, to mi się nie chce z nimi za bardzo walczyć. Przejdę się tutaj tylko kawałek. Gdzieś szło chyba tędy do góry. To akurat nikt nie siedzi. Wow, kusznik. A to był kapitan i drugie wyjście chyba. Dlatego chciałem tędy przebiec po prostu. Spoko. No to tak wygląda Nemora. Po prostu są tutaj orkowie bandyci. Co ciekawe, bo właśnie takiego czegoś w sumie troszkę brakowało. Takich bandytów orkowych, bo normalnie no to bandyci zwykli wiadomo. O, są te bestie z Myrtany. Fajnie. One tutaj dalej żyją. Chociaż potwór to się nazywa w sumie. Chociaż chyba bestia z Myrtany się nazywało po prostu w content modzie ze zwykłej trójki. O, jest dobra taktyka na nich.
Tylko zaraz mnie rozpruwasz od tyłu tutaj. O nie! No stop. A, nie będzie tak, nie może tak, się muszę uleczyć. Nie może tak być, że teraz na przykład zginę. Co? Chyba kogoś tutaj porąbało, no bez przesady. Co za combo? Mówię, to nie jest Mortal Kombat, tam można robić takie juggle, ale nie tutaj. Te szkielety też są fajne, jeżeli to kiedyś tutaj chodziło, to zarąbiście tak naprawdę. No ale dobra, odtrutka, jakieś pierdoły. No i cóż, nieubłaganie, czas się nam kończy, a jeszcze chciałem odwiedzić jedno miejsce. W sumie stąd jest do niego dość blisko. Chciałem wam pokazać granicę Warantu i Myrtany. Ja tam byłem, bo tam była ciężka skrzynia w jednej z jaskini z pełzaczami. Trzeba było zabić parę pełzaczów i właściwie tyle. Wziąłem tą ciężką skrzynię, akurat tam chyba znajdowałem Gniewinosa, czy jakoś tak. No ale to wiadomo, to w kolejności idzie. No i to też jest taka trochę głupota. Nie mogli tej skrzyni przesunąć. Tam się w zasadzie po nic nie idzie nigdy. Trzeba mieć albo mapkę, żeby wiedzieć, gdzie ta skrzynia jest. Albo wcześniej grać w Gothica 3 i skapnąć się, że te skrzynie są w tych samych miejscach. No albo po prostu eksplorować świat, żeby zobaczyć tą granicę, jak wygląda po prostu. No i gdzieś tam znaleźć ciężką skrzynię, co nie jest złe, no bo ktoś tam na przykład chce zobaczyć te granice i dobra. No. W każdym razie, gdzieś tutaj jest taka półka skalna, gdzie się wchodziło w lewo. A tu zabijałem jakieś właśnie szakale, jakieś pierdoły, to wszystko tu będzie leżeć. I gdzieś po lewo będzie, albo już była. Nie, chyba będzie dopiero. Chyba tak, tutaj jeszcze są jakieś potworki. Aha, pełzacze były, no tak, bo ja te pełzacze jakoś wyławiałem. Tutaj się wchodzi do tej jaskini. No, możemy wyjść z drugiej strony jaskini i będzie taka sama akcja. Albo iść tu. I uwaga, tutaj, tylko zabiłem go niestety. Był pełzacz, nie pełzacz. O Jezu. To są trolle, to tego nawet nie wiedziałem. I tam jest taki jeden pan. O kurde, nowa taktyka na trolla, chociaż... Nie, teraz muszę zrobić. Nie zrobił odskoku, klikałem 20 tysięcy razy, będzie słychać pewnie jak klikam na nagraniu. No puść ten miecz już. To jest pan Torus, no i kurczę, on tutaj... Nie wiem czemu... No nie robi mi uników w ogóle, klikam... Aha, dobra, chyba wiem dlaczego, bo jestem chory. Hej, ty! To się tak skrada. Spoko, Torus, co tam? Nauczysz mnie walki, można... Ale ktoś mówił, że będzie do mnie źle nastawiony i będzie się ze mną bił, a to nieprawda. No to ciekawa sprawa. Dobra, musimy się uleczyć. Z tego gówna. Tutaj był tak zwany właśnie strażnik świątynny, czyli ten taki potwór. Ja go zabijałem po prostu dawno temu. Gdzieś tu zaraz... Kurde, gdzie ja jestem teraz? Już się obróciłem dwa razy. Jeszcze dalej chyba po prostu. Może będzie drugi? Kto wie? Tu są jakieś szakale, to tutaj nie wchodziłem, jakieś trupy. I tu chciałem właśnie wejść, bo tutaj był u góry ten namiot. Nie, chciałem sobie z góry zobaczyć po prostu, jak wygląda Warant. To tak dla ciekawskich tutaj pokażę po prostu kawałek, ile będę mógł. Bo tutaj są skały, nie? To po prostu jest zawalone, a tutaj leżał, znaczy siedział sobie, może gdzieś jego trup. Tam chyba dalej leży ten strażnik świątynny. Chyba jedyny egzemplarz w Zmierzchu Bogów, tak mi się wydaje. Chyba. Dobra, no w każdym razie, no niestety, niespodzianki jakiejś dużej nie ma. Idziemy. I nagle jak już za horyzontem w zasadzie miałoby być widać coś, to tutaj niestety nie mogę iść dalej. Tu się postać zatrzymuje i jest jakaś niewidzialna ściana. Nie wiem, czy można ją jakkolwiek obejść. Mogę próbować. No, to ma sens tutaj. No ale wiadomo, Warantu po prostu nie ma. Jest ucięty gdzieś tam i taka ściana niewidzialna postawiona. Ciekawe, czy im się chciało tak stawiać daleko te ściany, że nie da się tutaj nigdzie przejść. Tu i tak jak zejdę na dół, to już nigdzie nie wyjdę. Ale mogę. Nie, jest ta ściana dalej. Cholerniki jedne. To cwaniaki. Ale w Nordmarze się nie dało zrobić, nie? Nie można było zrobić chociażby niewidzialnej ściany gdzieś tam przy skałach, żebym nie mógł przeskoczyć. Tylko oczywiście dało się tam praktycznie wejść i nic nie było widać. Dobra, zrobili te ściany, ja tu cały czas nie mogę iść w prawo, jakbym nie próbował, a tu już nie muszą robić tej ściany, bo tu nawet już nie wejdę i... No i niestety. Tam są jeszcze jakieś zębacze. Dobra, zrobiło się dość ciemno. Tak naprawdę powiem wam, co zostało. Został tylko ten kufer, bo zobaczyliśmy jednak Nemorę i Torusa. Mogłem go tam pobić ewentualnie, ale to ciul z tym. Więc zostało nam... Możemy dokończyć ten wątek...
Gdzieś on tutaj jest, on mnie gonił, czy co? Gdzieś możemy dokończyć ten wątek z żoną Hubertusa, jeżeli mi podacie miejsce tego płatnerza. Nie wiem, no niby prawie wszędzie tam byłem, ale jakoś nie było go. No i ten kufer gdzie jest, żeby go otworzyć, zobaczyć co w nim jest. No i ewentualnie podajcie jeszcze jakieś swoje propozycje, coś tam możemy porozmawiać. Możecie podać też, fajnie by było... Halo, gdzie ty tu łazisz w sumie? Możemy też, możecie też w komentarzach podawać swoje takie krótkie mini recenzje związane ze Zmierzchem Bogów. Jak się wam podobała seria, jak się wam podobał sam Zmierzch Bogów, czy się wam w ogóle podobał, bo wiem, że tutaj zdania są różne. Także czekam na waszą aktywność w komentarzach. A tymczasem cóż, do zobaczenia chyba już w ostatnim tym bonusowym odcinku. Wydaje mi się, że dwa to jest wystarczająco na Zmierzch Bogów. Tu i tak średnio jest co do roboty, także dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć, na razie.